Siema, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na film. Krzysztof Piątek zmarnował idealną okazję na wagę wygranej. Kylian Mbappé być może nie zagra w dzisiejszym półfinale. Romelu Lukaku wyjaśnił Zlatana. West Ham się nie poddaje i walczy o awans. Erling Haaland stawia warunek pozostania w BVB. Dramatyczna sytuacja z kolanem Ansu Fatiego, a na sam koniec o kontrakcie Dawida Alaby. Jeżeli macie jakieś ciekawostki, informacje czy też newsy ze świata piłki nożnej, no to podsyłajcie mi je na Instagrama LandryTy. Dzięki temu tworzycie ten kanał. Po obejrzeniu tego filmu zachęcam do jego oceny, a jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, a jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, no to zachęcam, abyście to zrobili w tym momencie. To chyba tyle, zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan, z kodem Landry600 macie cashback do 600 zł, szczegóły na stronie betfan.pl. Hertha Berlin jest w bardzo kiepskiej sytuacji. Co prawda mają rozegrane zaledwie 29 spotkań, czyli o 2 mecze mniej niż reszta ligi, ale zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Ta pozycja daje oczywiście degradację, której można uniknąć zdobywając punkty, ale do tego potrzeba wygranych. Aby mecze wygrywać, trzeba zdobywać gole, a aby je zdobyć, trzeba wykorzystywać sytuację. Tego nie potrafią piłkarze z Berlina, a także nasz rodak Krzysztof Piątek, który to w ostatnim meczu zaprzepaścił idealną okazję na bramkę, a ona dałaby wygraną jego drużynie i jakże cenne 3 punkty. Hertha Berlin mierzyła się na wyjeździe z Mainz. Piątek to spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych, ale w 80 minucie trener posłał go do boju. Po kilku chwilach powinien wpisać się na listę strzelców. Dostał podanie na 4 metr od kolegi, wystarczyło tylko dołożyć nogę, ale piłka przeleciała obok słupka. Gdyby trafił, to Hertha ten mecz najpewniej by wygrała i byłaby w dużo lepszej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami. Plus jest taki, że w ostatnich ligowych meczach nie zagrają z Bayernem, BVB czy RB Lipsk, a najgroźniejszym rywalem wydaje się być Freiburg albo też Hoffenheim. Jednak my oczywiście trzymamy kciuki, aby to Krzysztof Piątek pozostał w Bundeslidze. Dziś wieczorem zostanie rozegrany rewanżowy pojedynek w półfinale Champions League pomiędzy Manchesterem City a PSG. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną piłkarzy Pepa Guardioli 2-1, a to przed rewanżem stawia Paryżan w bardzo nieciekawej sytuacji. Do awansu potrzebują wygranej, a o nią będzie niemiłosiernie ciężko. Dodatkowo zagrają na stadionie rywala, jednak w ich przypadku to może być poniekąd plus, gdyż na wyjazdach wiedzie im się zdecydowanie lepiej. Jednak Mauricio Pochettino ma też kolejne powody do zmartwień, a nazywają się one Kylian Mbappé. Młody napastnik może nie zagrać w dzisiejszym pojedynku z powodu urazu łydki. Odpoczywał w ostatnim ligowym starciu i choć teraz udał się z drużyną do Manchesteru, to jego występ jest po prostu niepewny. Tak na konferencji prasowej powiedział Mauricio Pochettino. Jego uraz nie jest bardzo poważny, nadal jestem optymistą, ale jeszcze zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Ostateczną decyzję podejmiemy w dniu meczu. Teraz tak się zastanawiam, czy być może nie jest to jakiś blef ze strony argentyńskiego trenera, no ale zobaczymy. Spotkanie już dzisiaj o godzinie 21. Jaki wynik typujecie? Czy PSG odrobi straty i awansuje? Napiszcie tam na dole w komentarzu. W ten weekend okazało się, że nowym mistrzem Włoch nie będzie Juventus, a Inter. W końcu po wielu latach nadeszła zmiana. Może tego żałować nie tylko stara dama, która w tym momencie musi zapomnieć o tytule i powalczy o niego dopiero za rok, ale także AC Milan. Oni zajmowali pierwszą lokatę przez bardzo długi czas i dopiero w samej końcówce ją wypuścili. Taka okazja wydaje się być idealna do utarcia nosa pewnemu piłkarzowi. No i ją oczywiście Romelu Lukaku wykorzystał, który w styczniowym meczu Pucharu Włoch starł się ze Zlatanem Ibrahimowiczem. Takie słowa na Twitterze do Zlatana skierował belgijski napastnik. Prawdziwy Bóg ukoronował króla. Teraz się pokłoń, król Mediolanu. Co ciekawie, to obaj panowie znają się bardzo dobrze. Grali przecież w tym samym czasie w Manchesterze United. West Ham cały czas nie odpuszcza i walczy o awans do Champions League, który jest bardzo blisko, ale jednak cały czas troszeczkę brakuje. Wczoraj młoty 2-1 pokonały Burnley. Gospodarze co prawda wyszli na prowadzenie po rzucie karnym, którego nie obronił Łukasz Fabiański, choć brakowało mu niewiele. Jednak po pół godziny gry to dwie bramki Michaela Antonio sprawiły, że West Ham wyszedł na prowadzenie i nie oddał go do samego końca. Swój udział w tym wyniku miał także oczywiście polski bramkarz, który kilka razy obronił uderzenie rywali. Tak obecnie prezentuje się ligowa tabela. Chelsea nad drużyną Davida Moyesa ma 3 punkty przewagi. Transfer Erlinga Haalanda byłby naprawdę wielkim wydarzeniem w świecie piłki nożnej. Kupi go na pewno topowy europejski klub, którego będzie stać po pierwsze na jego zakup, a później na opłacenie jego wynagrodzenia. Takich drużyn tak naprawdę jest niewiele i moglibyśmy je policzyć na palcach. Po zakończeniu sezonu 2021-2022 klauzula odstępnego Erlinga Haalanda będzie wynosiła zaledwie 75 milionów euro. Jednak w tym sezonie kupno Norwega będzie możliwe, ale tylko przez dogadanie się z władzami Borussii. Hiszpański dziennik Aspoint
poinformował, że Erling Haaland pozostanie w BVB na kolejny sezon, jednak stawia jeden warunek – awans do Champions League. To w przypadku takiej drużyny jak BVB wydaje się być oczywistością, ale jeżeli spojrzymy na ligową tabelę, to nie wygląda to tak kolorowo. Piąta pozycja i do tego punktowa strata napawa kibiców niepewnością. Do końca tego sezonu pozostały jeszcze 3 spotkania. Dziennikarze podali także, że jeżeli awansu do Ligi Mistrzów nie będzie, to klub nie będzie stwarzał problemów i puści Haalanda prawdopodobnie do Realu Madryt. Jednak pozyskanie Haalanda dopiero w 2022 roku byłoby korzystne tak naprawdę dla każdej ze stron. W tym roku Real chciałby sprowadzić Kylian Mbappé, a dopiero za rok zająłby się właśnie Erlingiem Haalandem. Władze niemieckiego klubu zapewniają jednak, że Erling Haaland pozostanie w klubie na kolejny sezon. Haaland zostanie na kolejny sezon i zgadza się z tym. Widzę go codziennie i mogę powiedzieć, że całkowicie identyfikuje się z klubem. Ansu Fati, czyli wielka nadzieja nie tylko FC Barcelony, ale hiszpańskiej oraz europejskiej piłki nożnej, w listopadzie ubiegłego roku musiał zatrzymać swoją sportową karierę. W spotkaniu z Realem Betis doszło do kontuzji, a dokładnie do urazu łąkotki w kolanie, a to niestety skutkowało natychmiastową operacją. Jest to standardowa kontuzja i tak naprawdę wielu piłkarzy zmaga się właśnie z uszkodzeniem łąkotki. Powrót na murawę zaplanowany był na styczeń, jednak wtedy okazało się, że stan zapalny, jaki pojawił się w kolanie oraz nieustępliwy ból, nie daje takiej możliwości. Potrzebna była kolejna operacja i powrót miał mieć miejsce w tym momencie na przełomie kwietnia i maja, jednak już teraz wiadomo, że Erling Haaland w tym sezonie na pewno nie zagra. W marcu tego roku doszło do kolejnej, już trzeciej operacji. Jak napisał hiszpański dziennik AS, zabieg polegał na ponownym czyszczeniu kolana. Dla 18-letniego piłkarza jest to naprawdę wielka strata. Zmarnował ponad pół sezonu, a teraz nie wiadomo, w jakiej formie wróci na boisko i w ogóle kiedy to nastąpi. Miejmy jednak nadzieję, że ten marcowy zabieg był już tym ostatnim i teraz wszystko będzie zmierzało tylko w dobrym kierunku. Niestety dziennikarze podali także, że jeżeli nie będzie jakiejkolwiek poprawy i dalej będzie odczuwalny ból w kolanie, to wtedy prawdopodobnie przejdzie czwartą artroskopię kolana. Mówi się nawet o całkowitym usunięciu łąkotki. To na pewno pomoże doraźnie, jednak w perspektywie dalszej kariery może być tragiczne w skutkach. Kolano nie będzie posiadało naturalnej amortyzacji, a to będzie prowadziło do szybszego zużywania się stawu, a przy intensywności, jaką ma piłkarz, to pewnie będzie to postępowało bardzo szybko. Ja sam przyznam się, że w swoim życiu miałem już 2 artroskopie kolana i choć sam zabieg nie jest jakoś inwazyjny, to szybka i odpowiednia rehabilitacja będzie oczywiście konieczna. To już raczej pewne, że w kolejnym sezonie David Alaba będzie występował w Realu Madryt. Informacje te kilka dni temu potwierdził włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Dodał, że obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie nowego kontraktu. Odejście z Bayernu było spowodowane po części niespełnieniem warunków finansowych właśnie przez Bayern Monachium. Tak więc jaką ofertę Austriakowi przedstawił Florentino Perez? Okazuje się, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy tą, którą oferował niemiecki klub. Hiszpańska marka podała, że w Realu Madryt 28-latek będzie zarabiał 12 milionów euro za jeden sezon, a Bayern Monachium ponoć proponował 11 milionów, czyli zaledwie o 1 milion euro mniej. Takie wynagrodzenie sprawi, że jedynie Sergio Ramos będzie zarabiał więcej, gdyż 12,5 miliona euro. Jednak Hiszpan być może z końcem tego sezonu odejdzie z klubu. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, czyli do końca tego filmu, to tam na dole w komentarzu napisz Ansu Fati. Pamiętajcie, aby ocenić ten film, subskrybować nasz kanał, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!